I wtedy zupełnie spontanicznie sami z siebie możecie wstać i właśnie zatańczyć o zumba, zumba, piri, ta, 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 ta. Natomiast teraz dosyć tych żartów. Czas na najstraszniejszą opowieść. W dawnych, dawnych czasach po sawannie chodził duch. Był to duch straszliwy. Podobno jak się do kogoś zbliżał, to ten ktoś piszczał i krzyczał i uciekał. Nawet potężny lew. Kiedy duch przyszedł, lew i już go nie było. Nawet wielki, silny słoń i już go nie było. Nawet wojowniczy nosorożec czy krokodylika Kingia Kolomamba i już go nie było. I duch pomyślał, że to jest straszne, że on tak wygląda, że wszyscy się go boją i że w takim razie, skoro on jest taki brzydki, to pożre najpiękniejsze zwierzęta, jakie są na świecie, bo przy nich wygląda wyjątkowo brzydko i czas to zmienić. Jak myślicie, kogo postanowił pożreć? Królika? Nie. Żabę? Nie. Lwa? Nie, lew nie jest znowu taki piękny. Co? Bawiam. Nie. No nie. Kogo? Jednorożca afrykańskiego? Nie. Żyrafę? Nie. Nie. Motyle. Delikatne, przepiękne motyle. Duch pomyślał, że będzie pożerał każdego motyla, którego spotka na swojej drodze. I jak pomyślał? Tak, też zrobił. Kiedy poszedł w wysokie góry i zobaczył motyle, kiedy poszedł nad wielki staw, gdzie było wiele kwiatów, kiedy trafił do lasu, a kiedy trafił na łąkę pełną kwiatów i zobaczył mnóstwo motyli, i tak szedł i połykał motyle, a na tej łące uwielbiały się bawić dzieci. Tam było mnóstwo kolorowych kwiatów. Można było zrywać te kwiaty, można było z nich coś robić, albo można było łapać motyle, a potem je wypuszczać i można było robić zawody, co więcej motyli złapie. I dzieci biegały po tej łące, a tu patrzą, nie wiadomo jak. Tu! Pożera ich motyle! Oj, zezłościły się dzieci, już chciały na niego nakrzyczeć. Pobiegły więc do ducha, ale jak zobaczyły, jak wygląda. Zatrzymały się. I tylko jedna mała dziewczynka miała w sobie tyle odwagi, że podeszła do tego ducha i powiedziała: a kim ty jesteś, że zjadasz nasze motyle? Oddaj je nam natychmiast! Duch powiedział: nie! Nie oddam wam tych motyli już nigdy. Teraz będą w moim brzuchu. A dlaczego ty pożerasz nam te motyle? Bo przy motylach wyglądam wyjątkowo paskudnie i każdy się mnie boi. A... a jak zapleciemy dla ciebie maskę z kwiatów, to nie będziesz tak strasznie wyglądał, tylko oddasz nam te motyle? No dobra, odda. I dzieci zaczęły zrywać kwiaty. Zaczęły z nich zaplatać piękną maskę dla ducha. A kiedy maska była gotowa, to wtedy duch musiał dotrzymać też danego słowa i otwiera szeroko swoją paszczę. Wywala na wierzch swój paskudny jęzor. I kiedy droga była wolna, wszystkie motyle wyleciały z brzucha ducha i
zaczęły tworzyć piękny strumień wielu kolorów. Ich pyłek sypał się dookoła i dzieci przez chwilę poczuły się jak w bajce. Było tak pięknie, tak kolorowo i cudownie. I motyle rozleciały się na różne strony świata. A dzieci przekazały maskę z kwiatów temu duchowi. Duch ją założył. Kiedy miał ją na sobie, to nagle wydał się bardzo sympatycznym duchem. I nikt więcej się go nie bał. I ten duch miał teraz wielu przyjaciół, a motyle, a tyle kiedy latały koło niego, siadały na tej masce, na tych kwiatach, sprawiały, że i duch, i ta maska wyglądali jeszcze piękniej i cudownie. Wiecie, ile mamy jeszcze czasu? Ile? 15 minut minęło? Tak? Dobrze. To ja myślę, że jak jest 16:43,